zawodnik, który na pewno ma gola, a to oznacza, że jak ma sytuację, to wykorzystuje. Ma kapitalny timing, potrafi wykończyć sytuację ze spokojem. Bardzo dobrze atakuje przestrzeń poza linią obrony przeciwnika. Czuje linię spalonego, potrafi wyjść na wolne pole, jak również odnaleźć się w sytuacji, gdzie mamy deficyt czasu, deficyt miejsca, a on z niczego potrafi stworzyć sobie odpowiednio dużo przestrzeni do wykończenia. Ma taki niespodziewany strzał, nigdy nie wiadomo, w którą stronę ta piłka poleci. Taki sam jest Jarek, uważam, w treningu i na boisku. Może go być nie widać przez 70% czasu i w finalnym momencie pojawić się i tą jedną sytuację, jedną akcją przechylić szale zwycięstwa. W tym polu karnym zazwyczaj ta piłka spada do niego. To też jest taka charakterystyka dosyć mocna dla napastnika. On jest generalnie bardzo spokojną osobą, zarówno w grze, jak i w szatni. Ale to jest też jego bardzo, powiedzmy, kluczowa cecha. W tych sytuacjach jeden na jeden z bramkarzem, czy takich sytuacjach, gdzie trzeba zachować tą zimną krew, pokazuje, że to usposobienie takie ciche, spokojne daje mu to, że potrafi wykorzystać akcję. Jarek jest specyficznym człowiekiem, poza boiskiem i na boisku. Jest taki bardziej, tak jak powiedziałem, przygaszony, że czeka na taki odpowiedni moment, ale jest bardzo dobrym człowiekiem.